Tuż przed świętami doszło do spotkania Morawieckiego i Ziobry w sprawie odblokowania KPO, bo nie łudźmy się, to nie miał być wigilijny cud godzący tych dwóch potężnych polityków. Nie. Kaczyński nie jest w tym wątku dziadkiem mrozem, tylko bardziej tym, co psuł święta, taki zielony. Bo mamy wrażenie, że mógł im popsuć święta. Z tych rozmów wynika, że oni w sumie dalej stoją po swoich stronach i nic się absolutnie nie zmieniło, no ale będą dalej rozmawiać, żeby właśnie KPO odblokować. Ale w tym filmie nie będziemy mówić o tym, bo o KPO mówimy tak naprawdę w każdym filmie o polskiej polityce. W tym filmie skupimy się na czymś zupełnie innym. Skupimy się na tym, jak doszło do tego, że Ziobro w ogóle ma tak potężną pozycję w PiS-ie. Znaczy, on, wiecie, nie jest w PiS-ie, jest w Zjednoczonej Prawicy. To też wam wytłumaczymy. Ale jak do tego doszło? Czemu jeden człowiek z marginalną tak naprawdę partią, jak na skalę Polski, no w tym momencie kontroluje najważniejsze ustawy, jakie PiS-owi są potrzebne do utrzymania władzy? I dlaczego PiS się na to godzi? W tym filmie porozmawiamy krótko o historii Ziobry, o tym, jak z PiS-u odchodził, został przyjmowany i tak dalej, i tak dalej. No i o tym, dlaczego jest taki ważny. Więc bez zbędnego przedłużania, dajcie nam lajka, dajcie suba, bo chcemy dobić 100 tysięcy przed końcem roku, na pewno się jeszcze uda. Serdecznie dziękujemy patronom. No i co, no? Lecimy w te piękne święta. Okej, zacznijmy od tego, że fakt, że Zbigniew Ziobro ma swoją partię, Solidarna Polska, i jest bytem osobnym od PiS-u, mimo że no obecnie współpracują, chociaż ostatnio to raczej nie współpracują, nie jest kwestią taką oczywistą, bo widzicie, Zbigniew Ziobro PiS de facto współzakładał. Od 2001 roku był bardzo, ale to bardzo ważnym członkiem PiS-u. To z ich ramienia właśnie zajmował się m.in. aferą Rywina. Prowadził kampanię prezydencką Lecha Kaczyńskiego. Już w 2005 roku po raz pierwszy został ministrem sprawiedliwości. I ta sielanka polityczna trwała do 2011 roku. Kiedy to Zbigniew Ziobro, który był wtedy wiceprzewodniczącym PiS-u, co warto zaznaczyć, no został z niego nagle usunięty. I to nie z byle kim, bo wyrzucili poza nim jeszcze Cymańskiego, to tam walić, ale też Kurskiego. Te stare historie polityczne mają to do siebie, że te nazwiska splatają się w śmieszny sposób, nie? Zapytacie, za co Ziobro został wywalony? No więc Ziobro już wtedy, jako, przypominamy, wiceprezes, wiceprzewodniczący PiS-u, krytykował PiS. I to się PiS-owi nie podobało. Także no, Ziobro naprawdę jest konsekwentnym politykiem, trzeba mu przyznać. Nieważne w jakiej opcji jest, zawsze krytykuje PiS, mimo że zawsze jest z nim w jakiś sposób połączony. Stałość w poglądach. No ale idąc dalej, jako że panowie musieli, jako że zostali zdradzeni o świcie, coś teraz zrobić, no to zaczęli kombinować. No i zaczęli jakieś koła poselskie zakładać i tak dalej, aż w końcu założyli partię polityczną. W 2012 roku powstaje Solidarna Polska, której Zbigniew Ziobro zostaje prezesem. No i tak sobie działają, robią rzeczy, ale tak średnio im idzie, więc stwierdzają, że chyba muszą urosnąć trochę i z kimś się połączyć, bo tutaj tak sami to nie wytrzymają za bardzo. Wtedy pojawia się on, człowiek, który odszedł z Platformy Obywatelskiej, więc są bardzo blisko światopoglądowo, Gowin. A więc łączą się z inną małą partią, tą partią był Albert Einstein. Nie, tą partią była, no właśnie, Nieporozumienie Gowina w sumie, bo wtedy to jeszcze nazywało się inaczej, ale nie będziemy wam podawać kolejnej nazwy, która zaczyna się na Polska, bo wszystkie nazwy partii politycznych z tamtych czasów w Polsce brzmią tak samo, zaczynają się od Polska, albo za drugie słowo mają Polska. Polska. Ale to połączenie nazywają, tak w skrócie powiedzmy, Zjednoczoną Prawicą. I powstaje kolaboracja byłych PO-owców, wyrzuconych z PiS-u. Więc kto następny dołącza jakby do Zjednoczonej Prawicy? PiS. Znaczy nie do końca dołącza, tu dla jasności. PiS robi coś innego. PiS wciąga Zjednoczoną Prawicę do siebie na swoje listy wyborcze. Oni startują, a później już w parlamencie dołączają do klubu PiS-u, ale dalej są osobnymi partiami, nie? To jest taka koalicja trochę po prostu bycie na wspólnych listach. Taki twór polityczny, który ma sprawić, żeby po prostu oni się dostali do parlamentu, żeby PiS był też mocniejszy. A, i w ogóle gdzieś po drodze w tym wszystkim to wywali Kurskiego z partii i możecie zapytać, za co wywalili Kurskiego z partii, w sensie Solidarnej Polski, bo z PiS-u już go wcześniej wywalili. No Ziobro wywalił Kurskiego za to, że ten oficjalnie za szybko jeździł samochodem i za szybko jeździł samochodem i też parkował źle, podobno. I to się im nie podobało, bo mieli takie, a to źle wpływa na wizerunek partii i na pewno chodziło tylko o to i na pewno to był główny powód, żeby kogoś wywalić, bo jak wiadomo, jak ktoś jeździ za szybko w polskiej polityce, to się go wywala z partii. Oczywiście. Ale w każdym razie to zabawne, bo Ziobro zrobił Kurskiemu dokładnie to samo, co jemu zrobiono w PiS-ie, przy czym zabawne jest to, że też Kurskiemu zrobiono dokładnie to samo w PiS-ie wcześniej, więc Kurski już dwa razy został, prawda, wywalony. Smutne, my współczujemy Kurskiemu, więc cieszymy się, że typ ma obecnie pracę w Banku Światowym. To dobrze, że wreszcie po tylu latach walki w polityce o lepszą Polskę zostało mu to wynagrodzone w postaci bardzo wysokiej pensji na stanowisku, co do którego niektórzy zasugerowaliby, że nie ma pojęcia, co robić. Ale to jest tylko, wiecie, my byśmy tak nie powiedzieli. Pan Kurski, my trzymamy kciuki za Polaków w strukturach międzynarodowych. Ale dobra, należy sobie zadać pytanie. Skoro Kaczyński najpierw wywalił Ziobrę z partii, bo go wkurzał, to czemu nagle stwierdził, że z nim wystartuje wspólnie w wyborach, nie? No bo to jest w sumie ważne pytanie. No i na to pytanie oczywiście nie ma takiej jasnej odpowiedzi. I aczkolwiek, no można tutaj wysnuć pewne wnioski, też można zacytować samego Kaczyńskiego. No ale tło historyczne jest takie, że pamiętajcie, że Kaczyński chce wygrać wybory. PO w sumie jest już partią, która trochę się znudziła i trochę zmęczyła. Wiecie, to jest klasyczny vibe w ogóle partii politycznych, które za długo rządzą, że nieważne co robią, zaczynają męczyć ludzi. PiS zresztą cierpi obecnie na bardzo podobny problem. Do tego wiele afer, jakaś afera podsłuchowa, nie? Ta główna afera, która PO tak naprawdę
naprawdę gdzieś tam dobiła do końca, no to wszystko sprawia, że PiS zaczyna czuć, że naprawdę może wygrać wybory. Tylko musi podjąć jakieś akcje. Ciekawe, czytając artykuły z tamtych czasów, jest to, że PO było naprawdę bardzo, ale to bardzo takie, no oni byli przekonani, że nie ma szans, żeby PiS ich pokonał. Takie nieważne, co się stanie, PiS nie może wygrać. Oni wręcz się śmiali z tej fuzji, mówiąc, że to jakby nic nie zmieni, przecież to im nic nie da. No wyszło trochę inaczej, jak wiemy. Ale sam Kaczyński zauważa problem, bo widzi, że partie prawicowe są trochę za bardzo rozbite. Że jest taka sytuacja, w której to nie działa. Że bez sensu, żeby wyborcy się podzielili, że musimy wspólnie wystartować. Gdybyśmy gdzieś to słyszeli w ostatnim czasie w polskiej polityce, na przykład a propos wspólnych list, to byłoby ciekawe, nie? Jak powiedział sam Kaczyński, żeby nie chcieli wracać do lat 90. w sensie, to wiecie, Ziobro i reszta. Tylko żeby chcieli, aby prawica mogła w Polsce rządzić i to efektywnie. Najpierw wygrać, a potem bez ciągłych kłótni rządzić. Mówił Kaczyński. Trzeba przyznać, że udało mu się zgadnąć przyszłość w 50%. Jak wiecie, władze mają, więc wiecie, co się nie zgadza, nie? Więc skonsolidowanie tych mniejszych partii okazało się być tutaj tym takim... Więc skonsolidowanie tych mniejszych partii było ważną kwestią. Druga sprawa, to też o tym się często mówi, tak tylko wrzucam jako kontekst, że Kaczyński ma trochę mniejszy problem, żeby mieć... Nawet kogoś, kto go lekko podszczypuje i jest tak, wiecie, trochę bardziej na jakąś stronę niż jego partia, w momencie, kiedy on nie jest w jego partii tak per se, tylko właśnie zawsze można powiedzieć, że to jest koalicjant, zawsze można powiedzieć, że to jest jednak inna partia, no wtedy jest trochę bardziej wyrozumiały, więc to też może mieć związek, że wiecie, Ziobrek, który go krytykuje i jest trochę bardziej na prawo niż on, czy tam jego partia, swojej partii nie chce, ale już kiedy to jest po prostu przybudówka do PiSu, to jest z tym okej. Zawsze może zgarnąć jakiś elektorat, ten bardziej prawicowy jeszcze. No więc wiecie, git, nie? To jakby dla niego okej. A i tu jeszcze jeden fun fact, taka kronika dziejów Orba. Ciekawe, bo ten cytat znaleźliśmy na Newsweeku. Akurat tam nam wyskoczył. I to jest niesamowite. Wiecie, że to był po prostu artykuł Newsweeku, w którym PiS był jakby zdecydowany. To była notka prasowa, bez żadnego komentarza, bez żadnego, że PiS jest zły czy coś. Nie, to było takie, no PiS miał spotkanie, mówił to, Kaczyński powiedział to. Kropka. Co za znak czasów, co za znak czasów. Ale w ramach dogadywania się z Kaczyńskim w końcu dostaje nawet jakieś rzeczy. No bo na początku tam wyglądało to tak, że on nic nie dostanie, że co najwyżej może liczyć na jakiś senat, gdzie jeszcze z miejsca, w którym nie ma szans wygrać, nie? To bardziej w tą stronę szła narracja mediów wtedy, że to raczej w tą stronę pójdzie, ale ewidentnie coś ugrał. I jakoś sprawił, że został ministrem sprawiedliwości. Jakby wiecie, duża rzecz, duża rzecz. Inna sprawa, że to jest duża rzecz w kontekście tego, że w tej pierwszej kadencji to on miał z 9 posłów. W ogóle wtedy 9 posłów dostała Solidarna Polska i porozumienie Gowina, jeszcze wtedy nieporozumienie, czy tam już wtedy porozumienie, nie pamiętam, kiedy się zmienili. Oni dostali 6 posłów, więc też były zupełnie inne proporcje niż dzisiaj, nie? No ale Ziobro dostał ministra sprawiedliwości, zaczął robić rzeczy i cyk, nie? Te wielkie protesty, te łańcuchy światła i tak dalej, KOD, w ogóle no gigantyczne protesty i to był ten ostatni raz w historii Polski, kiedy PiS się przestraszył protestów i coś zrobił w tym względzie, a nie po prostu stwierdził, że pff, i tak w końcu przestaną. No ale wtedy Ziobro jakoś tak super mocno tam, wiecie, no z PiSem nie walczył, bo jak widzicie, nie miał pozycji. Ale co robił, to w naszej opinii budował siłę. Bo zauważcie, ta kadencja to jest moment, w którym nagle zostaje prokuratorem generalnym, bo łączą te stanowiska, nie? Teraz już minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym. Do tego, co ciekawe, mamy moment, w którym ten Fundusz Sprawiedliwości jest bardzo mocno rozbudowywany, nie? Tam Ziobro tak naprawdę przekształca go w swój własny budżet do robienia rzeczy politycznych, jakiś. Już wtedy słyszy się o tych aferach z Rydzykiem i o tym, że w Radiu Maryja tak naprawdę toczy się walka pomiędzy PiS-em a Solidarną Polską o wpływy. Ziobro cały czas jest ministrem do tego wszystkiego, więc w naszej opinii on po prostu trochę się przyczaił i zaczął sobie powoli w ukryciu budować swoją siłę polityczną. Ale mimo wszystko, nie miał wtedy siły politycznej. Tam było 9 posłów, jakby jak z tym cokolwiek robić. Więc Ziobro jest mały, Gowin jest mały. Do tego też wszystkiego w tej pierwszej kadencji, pamiętajmy, no była oczywiście już ta wizja totalnej opozycji, nie? To PO, Nowoczesna i tak dalej. To była totalna opozycja do PiSu, oni wiecie, absolutnie PiS to największe zło już wtedy, że nasz program to odsunąć PiS od władzy. Ale PO było strasznie nieudolne, całkowicie nieudolne, wtedy nie oszukujmy się. A do tego co ważne, no też ta narracja mimo, że była ze strony PO Nowoczesnej, to nie było do końca tak, że wszystkie partie polityczne tak skrajnie uważały, że dobra, PiS jest najgorszą rzeczą, która spotkała Polskę kiedykolwiek. Cokolwiek oni nie powiedzą, to będziemy naprzeciwko. Tam się dało prawdopodobnie dogadywać, więc też PiS nie miał aż takiego parcia, że tych 9 posłów, to jakby to nie jest kluczowa rzecz, żeby wygrywać głosowania. I też mieli przewagę, więc jakby wiecie, po prostu PiS był w dużo prostszej sytuacji, miał dużo łatwiej, więc Ziobro ich nie atakował. Ale przyszła druga kadencja. I jakimś cudem, przez te wszystkie wpływy, które Ziobro rozbudował, przez to, że był tym ministrem sprawiedliwości, przez to, że musiał mieć jakieś karty na ręce, przez to, że PiS pewnie nie chciało rozbijać swojego bloku tutaj rządowego i pokazywać wyborcom, że jest jakiś problem, tylko chcieli pójść do tych wyborów, to trochę się ugięli i wpuścili znacznie więcej posłów. I to samo sobie może dla Kaczyńskiego byłoby jeszcze do przeżycia. Problem polega na tym, że zdarzyło się jeszcze dużo innych rzeczy. Po pierwsze, no opozycja już stała się całkowicie opozycją i tak wiecie, tam już ciężko było znaleźć jakiekolwiek porozumienie. No ale wiecie, potem przyszły wybory kopertowe, Lex TVN i tam Gowin zaczął wkurzać PiS, więc PiS podjął próbę rozbicia
Hercegowina i przejęcia jego posłów. Udało mu się do pewnego stopnia, no ale wiadomo, nie przejął wszystkich, więc już tutaj ta przewaga PiS-u zaczyna się kruszyć. PiS zaczyna tracić poparcie, jest pandemia, jest ciężko, kończy się taka dobra koniunktura, zaczynają się problemy. I nagle budzimy się w momencie, w którym okazuje się, że tych 20, czy wiecie, bo to czasami fluktuuje, nie, ale tych posłów Ziobry staje się niezbędnych, żeby PiS mógł fizycznie rządzić państwem. Do tego okazuje się, że żeby dostać pieniądze z KPO, to trzeba przepchnąć rzecz, której nieprzepchnięcie jest dla Ziobry racją stanu wręcz, na pewno stanu jego partii. I nagle, przez te wszystkie zawiłości historii i losu, okazuje się, że Ziobro może praktycznie, że kontrolować to, co robi PiS. Bo tak, nie można go wyrzucić, bo mamy rząd mniejszościowy, tego nie chcemy. Nie można go wyrzucić, bo pokażemy, że jest problem przed samymi wyborami. Nie można go nawet straszyć za bardzo, no bo co jak on sobie wystartuje samemu, nawet gdybyśmy chcieli, żeby wystartował samemu, to albo wystartuje i nie przebije progu, to jest najbardziej prawdopodobne, jeśli miałby startować samemu i po prostu gdzieś tam zniknie w mrokach historii, ale de facto straci te paręset tysięcy głosów, które dostanie, które wiadomo, przez ordynację wyborczą w jakiejś części trafią do PiS-u, ale jednak PiS wolałby mieć w całości je dla siebie. A wiecie, no są tam postacie takie dosyć znane w stylu jakiegoś Jakiego, Ziobry właśnie, Kowalskiego, na które ludzie jest szansa, że będą głosować. Gdzieś tam ewentualnie jest opcja sojuszu z Konfederacją, ale nie będziemy o nim nawet mówić, bo my uważamy, że jest tak mało prawdopodobne, że nie ma sensu. A na to wszystko dochodzi fakt, że po prostu PiS nie za bardzo chce mieć kogoś bardziej na prawo od siebie. Ma już Konfederację, która jej wkurza. Na ten Ziobro, który wiecie, bez już żadnego opamiętania będzie w PiS nawalał z prawej strony, no co okej, może nie ściągnie wyborców do siebie jakoś super mocno, ale co jeśli zniechęci jakiś do PiS-u? Pokazując jakąś kontrę, pokazując, że patrzcie, PiS was oszukał i tak dalej. No wiecie, Ziobro może okazać się być wiarygodny w tym, że będzie mówił, że PiS was oszukał, wyborcy PiS-u, którym obiecał zmiany w edukacji, które nie przechodzą, uzależnienie się od Unii Europejskiej, uniezależnienie się od Unii Europejskiej, które nie przechodzi, zmiany w sądownictwie, które chcą cofnąć teraz dla pieniędzy z KPO. Wiecie, no to jest po prostu bardzo niezręczna sytuacja. Więc wiecie, hodowanie czegoś po prawej swojej stronie, kiedy na koniec dnia nie wiecie tak naprawdę, jakie jest poparcie Ziobry, bo to, że wiecie, w sondażach jest pytanie, ej, a jakby gdyby Ziobro startował sam, to byście na niego zagłosowali, no to dla wielu ludzi to może być takie, wiecie, nieintuicyjne. Czymś innym będzie po miesiącu, kiedy Ziobro już się uniezależni i zacznie robić swoją politykę, co wtedy ludzie powiedzą, nie? Więc po prostu w tej kadencji PiS zaczął się wykrwawiać z różnych powodów. Zaczął też być po prostu już partią, która za długo rządzi, więc z wielu powodów ma po prostu naturalne problemy. Struktury są trochę takie, wiecie, już opieszałe, już są najedzone, głód zwycięstwa jest mniejszy, ludzie są po prostu znudzeni i zmęczeni, bo wiecie, są kryzysy, więc dostaje się partii rządzącej. Tak to po prostu działa, nieważne, kto jest winny kryzysom. A Ziobro w tym czasie zaczął wykorzystywać po prostu rzeczy, które budował sobie już w poprzedniej kadencji. No i zaczął wychodzić w tym na plus. Dlatego w naszej opinii Ziobro teraz tak naprawdę trzęsie polską polityką i kontroluje wiele większe od niego partie. Znaczy kontroluje, no w sensie szachuje dużo większe od niego partie, to byłoby lepsze określenie. Może widzicie coś jeszcze, czego my nie widzimy, to możecie napisać to w komentarzu. A jeśli chcecie wiedzieć, co się dzieje w polskiej i zagranicznej polityce i czasami takie analizki też przyjmować, bo czemu w sumie nie? Są święta! Zostawcie nam lajka, zostawcie nam suba, żeby nasze filmy wam się wyświetlały, wbijajcie na Instagrama, tam są newsiki, wbijajcie na inny film. Jest super, polecamy go serdecznie, można się czegoś fajnego dowiedzieć. My serdecznie dziękujemy naszym patronom i też zachęcamy do zerknięcia naszego Patronite'a. I co no, staramy się starać dla was. Cześć!